Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć.
Proszę za mną. Teraz strach na ulicę wyjść. Panie kapitanie! Raportuj. Delegacja z Nowigradu jest o pół dnia drogi stąd. Pośpieszyli się. Wracaj na posterunek. Tak. Co jest z hierarchą Nowigradu? A co z nim? Przejście na zasłużony odpoczynek, czy od razu do Darnrua? W jego wieku podróż nie wskazał. Feglediven, Esse, ten Vatkern, Geralt. Najjaśniejszy Kętem pan oczekuje. Dość. Mów. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, by kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy. Jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Po wojnie zawsze jest dużo pracy dla Wiedźmina. Pojadę na wschód, a może na północ. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Nie rozmawialiśmy o tobie. Rozumiem. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz odejść. Wiedźminie, nie chcę was, nie chcę cię więcej widzieć. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Damy radę! Haha, już ci, że damy radę! Beczułki, owszem, są spore, ale zaraz ujmiemy im wagi! Znowu idą zmiany. Tak, prawdę mówicie. Nilfgaardczyki się wycofują, a zdawałoby się, że nic ich stąd nie ruszy. Grunt, że zostawili wino. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę! A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać. W dawnym obozie nilfgaardzkim. Bywajcie. Witajcie. Szybciej z tym kołem! Czy
Może wolicie tu zostać i radowidowych powitać? Wolniej, no! Mistrzu Ord! Coś go musiało zatrzymać. Spóźniliście się. Wojacy. Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźm. Znam waszą renomę, mistrzu Ord. I nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, wiedźminie. Wolnie. Przysięgam. Tak, żebyś połowę tego zrobił, co żeś nam obiecywał.
Wrócę i zabiorę cię ze sobą do niego. Pokłońcie się nowemu panu. I obrońcy. Od dzisiaj wielmożny Dagbor bierze te ziemię w łaskawe władanie. Wszelkie inne ciężary i obowiązkowe obłady myśleli czarni, że ty już na zawsze wielkodusznie zniesione. Witajcie. To znaczy, że odtąd podatki płacić będziecie wielmożnemu Dagborgowi. A ten wielmożny Dagborg to kto niby? Krewniak jakiś jak tamtego poprzedniego dziedzica. Gdybyśmy my czarni by tu kamieniem siedzieli do Jule albo jeszcze dłużej. A to mi się bohater trafił? Ty się śmiej, ale gdyby twój Gondek nie wrócił i Nilfgaardczyków nie przepędził. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Wiedźmiński miecz. Jaskółka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, Wiedźminko. To trzeba go wypróbować. Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem najeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radowida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nilfgaardem. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr Far-Emrejs przystał na restytucję ich królestwa na prawach lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgaardu Temerczycy odzyskali swój kraj, a historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płakać. Rozprawiwszy się z Radowidem, Emhyr Far-Emrejs rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się zmienił. Ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cirilla Fiona Elenrian, dziedziczka nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem, o wyczynach popielatowłosej wiedźminki, głośno było od Jaruni po góry Kowiru. A co z Geraltem, zapytacie? A cóż mogłoby z nim się dziać? Wrócił do swojego fachu. Żył od zlecenia do zlecenia, wiecznie w drodze, wiecznie bez pieniędzy. Czasem spotykaliśmy się przy kieliszku czegoś mocniejszego, by powspominać dawne czasy i podumać, co by było, gdyby...